28 kwietnia w gimnazjum imienia porucznika Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych miało miejsce spotkanie z Franciszkiem Batorym, rodzonym bratem majora Józefa Batorego, pseudonim Argus, który wraz z 6 innymi członkami 4 Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość był przez 3 lata więziony i torturowany, a następnie zamordowany w 1951 roku. Spotkanie było związane z szeregiem majowych świąt patriotycznych. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mieli okazję spotkać się z bezpośrednim świadkiem wydarzeń historycznych sprzed ponad 60 lat. Żywą lekcję historii rozpoczęto tańcem narodowym, polonezem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jestem w rodzinnej miejscowości kapitana Karola Chmiela. To dla mnie zaszczyt. Jestem tutaj już nie po raz pierwszy. Wypełniam swoją powinność jako ten, który śledził proces, który miał możliwość wstępu na proces, jako że byłem bratem jednego z oskarżonych. Jest to moja, powiedziałbym, mój wewnętrzny nakaz, imperatyw, ażeby wszędzie tam, gdzie mogę być, dojechać studentom polskim, młodzieży szkół polskich, w liceach, w technikach i na uczelniach, w spotkaniu w różnych miejscach Polski, jako świadek historii, świadczyć o ludziach, którzy odważyli się w czasie beznadziejnym walczyć o wolną i suwerenną Polskę. Pan Franciszek opowiadał o okolicznościach aresztowania członków zrzeszenia, winy, przebiegu procesu, w których również brał udział, a następnie swojej walce o pamięć o bracie. Młodzieży często mówię o tym, że zmusza mnie do tego piękna poezja Zbigniewa Herberta. Jeden z wierszy dotyczy mnie, bo ja także byłem więźniem politycznym w wieku 16 lat, z pierwszej klasy gimnazjalnej, trafiłem do komunistycznego więzienia. A Zbigniew Herbert tak pięknie w jednym z wierszy powiedział: przeżyłeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo, bądź wierny, idź. I tak jestem dzisiaj w rodzinnej miejscowości kapitana Karola Chmiela w Zagorzycach Górnych, pięknej szkole. Ja nie jestem bezinteresowny, jestem świadkiem historii. Ja chcę świadomie w sercach i umysłach polskiej młodzieży zbudować piękny pomnik, mówił stanowczym tonem pan Franciszek. Ja po to tu jestem i dzisiaj, i wszędzie, ażeby uświadomić młodzieży, że powinna być dumna z tego, że urodziła się
w Polsce i że jest dziewczę Polką, a chłopiec Polakiem. A kiedy będzie to mogła młodzież odczuć? Tylko i wyłącznie wtedy, jeśli dowie się o prawdziwej historii Polski. Bo żeby odczuwać dumę narodową, to trzeba znać tradycję, trzeba znać historię, trzeba wiedzieć, że wywodzi się z narodu, który był w gronie europejskich narodów i w historii od ponad 1000 lat, a nie teraz stał się narodem. Dziś na szczęście już mnóstwo ludzi wie o żołnierzach wyklętych. Dawniej nie uczono o nich w szkołach. W artykułach, które wcześniej napisałem, zwracałem się przy tej okazji także do nauczycieli polskich, którzy we własnym sumieniu powinni podjąć dzieło i zadanie objaśnienia młodzieży polskiej spraw ongiś niegdyś zakazanych. Ja wiem, także jestem nauczycielem, wychowawcą polskiej młodzieży. Zbyt mało zrobili nauczyciele i niestety nie z własnej winy. Im także nie wolno było o tym mówić. Nieliczni tylko dotykali tego tematu, ryzykując utratą nauczycielskiej pracy. Jest to wielkie zadanie, aby to robić. Jestem jednym z tych, którzy jednak przeżyli więzienie, doczekali wieku poważnego i są zobowiązani, aby prawdę polskiej młodzieży o narodzie polskim, o jego historii, o jego wzmaganiach, o niepodległy byt mówić. A była wielka przeszkoda. Przecież programy nauczania tego nie uwzględniały. Wręcz istniała zmowa milczenia. I to jest wyrządzona na żywym organizmie Polski, na polskiej młodzieży krzywda. Bo wielka część polskiej młodzieży, mimo że do polskich szkół chodziła, nie mogła znać najnowszej historii polskiej prawdziwej, bo ta wiedza była zakazana. A po drugie, czy można było ryzykować utratą pracy, źródła utrzymania, chleba? Nie każdy nauczyciel miał tę siłę wewnętrzną, żeby się zdobyć i ukradkiem przemycać wiedzę prawdziwą. Wobec tego dzisiaj bym powiedział wprost, radość wielka, że jako pedagodzy, że jako nauczyciele możemy prawdę o najnowszych dziejach historii polskiej mówić. A szczególnie rozumieć jako pedagodzy, że młodzież należy nie tylko uczyć, ale ja podkreślam, wychowywać. Żołnierze wyklęci na całe szczęście po ponad półwieczu zostali przywołani do Panteonu Narodowej Pamięci.